Czego uczy mnie Biblia w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5 do 6? Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Można by postawić pytanie w związku z tym wersetem. Mur czy most? Mury dzielą, a mosty łączą. Mury dzielą, a mosty łączą. Przeczytam jeszcze raz ten werset. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Pierwszy list do Tymoteusza, 2, rozdział 5, werset. Mury dzielą, a mosty łączą. Niestety w naszym życiu dużo częściej budujemy mury niż mosty. Jakże często wznosimy ściany oddzielające nas od ludzi, którzy są inni niż my i trzymamy się od nich z daleka. Najgorsze jednak są mury, które ludzie budują między sobą a Bogiem. Oznacza to tym samym, że nie chcą mieć z Bogiem, z Nim nic wspólnego. Dystansują się od Boga i jeśli to możliwe, jeśli to tylko możliwe, próbują wyrzucić Boga, próbują wyrzucić Go ze swojego życia. Nie potrzebują Boga, uważają, że za wiele od nich wymaga i że ich ogranicza, nie pozwalając żyć jak im się podoba. Dlatego budują mur między sobą a Bogiem. Nie życzą sobie, aby był blisko nich, a tym bardziej, aby stał się panem ich życia. Przy tym łudzą się, że żyjąc za takim murem, znajdują się poza polem widzenia swego Stwórcy. Nie znajdują się poza polem widzenia swojego Stworzyciela. Jednak ten własnoręcznie wzniesiony mur z chwilą śmierci, z chwilą opuszczenia ziemi, rozpada się na drobne kawałki. Po śmierci każdy człowiek będzie musiał stanąć oko w oko ze świętym Bogiem, nawet jeśli nigdy nie chciał mieć z Nim nic do czynienia. Na szczęście Bóg tak nie czyni. On nie buduje murów między sobą a ludźmi. Wręcz przeciwnie, On chce mieć z nami społeczność. Dlatego zbudował most, połączenie, drogę do nieba. Tym mostem jest Jego Syn, Pan Jezus Chrystus. Tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Tym połączeniem jest pośrednik Chrystus Jezus. Tak, tym mostem jest Jego Boży Syn Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat, pokazując nam, że Bóg nas miłuje i pragnie, aby każdy człowiek został zbawiony. Tylko od nas zależy, czy skorzystamy z tego mostu, czyli szczerze zwrócimy się w wierze do Pana Jezusa Chrystusa, Zbawcy grzeszników. Jeżeli nie jesteś jeszcze w pełni pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, tylko wtedy możesz wiedzieć, że jeśli nie wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, pójdziesz na potępienie, jeśli opuścisz tę ziemię niepojednany z Bogiem, jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa, pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, pójdziesz do jeziora ognia i siarki, na które zasłużyłeś, pójdziesz do jeziora ognia i siarki na potępienie wieczne, na które zasłużyłeś. Ale nie musisz tam iść. Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz potępiony. Wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził.